A więc szukasz informacji na temat medytacji, szukasz informacji na temat tego, jak pogłębić swoją własną praktykę, być bardziej świadomym człowiekiem, może mieć większe poczucie spokoju, albo chcesz uzyskać oświecenie, może chcesz uciec od rzeczywistości, zjednać się z nieistnieniem, jak zwał, tak zwał, wszystko to są praktycznie synonimy. Także ten, zapraszam do oglądania. Zacznę od tego, że dla mnie osobiście medytacja to nie jest jakaś super mega trudna technika. Medytacja jest to po prostu sposób widzenia rzeczywistości, który nie tyle polega na tym, aby oceniać rzeczywistość i patrzeć na nią przez pryzmat naszych słów, myśli czy koncepcji, ale aby postrzegać rzeczywistość jako bezosobowy świadek doświadczenia. Tak jakbyśmy spojrzeli na to, co się dzieje, nie przez pryzmat naszych poglądów, przekonań, tylko tak jakbyśmy wyszli z ciała i przyjrzeli się temu, co jest, jako taka obiektywna kamera, która nie ma myśli, nie ma przekonań, nawet nie wie, co się dzieje. W zasadzie jest tylko obserwatorem. I wielu osobom kojarzy się to z taką bezmyślnością, albo czymś złym, albo taką biernością, może jakimś tłumieniem emocji, może jakimś trudnym, nadzwyczajnym stanem do osiągnięcia. I na początku to się zresztą tak wydaje, bo jak ktoś zaczyna medytować, to używa do tego techniki. I na początku jest ona niekomfortowa, bo to jest coś nowego, coś, do czego musisz przywyknąć i czego musisz się nauczyć. Ale z biegiem czasu okazuje się, że tak na dobrą sprawę medytować można zawsze, medytować można wszędzie. Jest to absolutnie bezwysiłkowe i w zasadzie to nie ma żadnych negatywnych konsekwencji. No, chyba że wejdzie tutaj nam na tapetę nasze duchowe ego i będzie uciekać w jakieś schematy, które są dysfunkcyjne. Na przykład zacznie wypierać się złości, albo będzie unikać konfliktów, albo wymyśli sobie nową kosmologię. Tutaj serdecznie Was zapraszam do filmu na temat spiritual bypassingu, który nagrałem ostatnio. Tam wyjaśniam szereg pułapek na drodze duchowej. Ale to nie jest już takie straszne. I tak, na dobrą sprawę, to nie chcę, aby tego typu sformułowania były wymówką dla Was, aby odrzucać w ogóle stosowanie praktyki medytacji. Ponieważ ja sam osobiście uważam, że medytacja jest jedną z najskuteczniejszych praktyk, które mogą transformować całe Wasze życie. Medytacja poprawia Waszą zdolność do skupienia, poprawia Waszą zdolność do uważności, zwiększa Waszą wrażliwość, otwiera Was na empatię, poszerza Wasze zdolności poznawcze, czyli Waszą zdolność do czystego postrzegania rzeczywistości i czystego, klarownego formułowania myśli. Medytacja sprawia, że jesteście bardziej produktywni, bardziej zaangażowani w życie, mniej się stresujecie, jesteście bardziej świadomi siebie, wchodzicie głębiej do ciała i możecie zjednać się z ciałem. Medytacja może pomóc Wam pogodzić się z własną śmiercią, zażegnać kryzys egzystencjalny, załagodzić część objawów neurozy. Jeżeli macie depresję, często czujecie niepokój, często macie pomieszanie, poczucie odrealnienia, nie wiecie, co ze sobą zrobić, medytacja może Wam w tym pomóc. I teraz, dlaczego ja sam osobiście uważam, że medytacja jest czymś prostym i w zasadzie te czynniki negatywne nie są aż takie straszne? Ponieważ każdy z nas w danym momencie jego życia, tu i teraz, jest świadomy tego, co się dzieje tu i teraz. No to nie jest nic takiego, nie wiem, ukrytego przed Wami. Jesteś w tej chwili świadomy tej teraźniejszości teraz. Jeżeli potrafisz zwrócić na to uwagę i być przebudzony do tej chwili teraźniejszej, no to jest medytacja. I w zasadzie nic więcej Ci nie potrzeba. I teraz można powiedzieć, no to po co w ogóle te techniki? Po co to wszystko stosować? Ano po to, bo na początku jest to trudne, żeby wytrzymać w chwili obecnej, ponieważ umysł ciągle czegoś szuka, ciągle czegoś pożąda, ciągle mu coś nie pasuje, jest kapryśny, projektuje, fantazjuje, jest taki rozczochrany, na wszystkie strony świata chce od razu przelatywać, strasznie chaotyczny. I medytacja pozwala nam zsynchronizować się z obecnością chwili teraźniejszej, tak jakby synchronizować nasze zmysły do teraźniejszości.
Ja tutaj nie będę wypowiadał się na tematów innych stanów świadomości, może perspektywy transpersonalnej, bo to w zasadzie jest i tak jedno i to samo, bo celem rozwoju świadomości i w ogóle takiej dojrzałości w medytacji jest dojście do stanu zwanym oświecenie, i to jest stan, w którym ty, jako człowiek, jako istnienie, jako bycie, zjednujesz się ze źródłem istnienia, czym jest w zasadzie czysta świadomość, i rozpoznajesz, że ta świadomość jest niepodzielna, jest niedwoista, jest niedualna. Stąd bierze się m.in. słowo niedualność, non-duality, może już poznaliście to słowo. I doznając tego stanu, to jest jednocześnie stan naturalny. To nie jest coś takiego, że wchodzisz w ten stan, no wiecie, o co chodzi. I potem nie. Po prostu dojrzewasz do tego, że taka jest istota rzeczywistości, że wszechświat jako jeden kosmiczny, nieskończony byt jest w zasadzie niepodzielny. No i tyle. Reszta to jest nauka życia, świadomego życia w życiu codziennym. Jak rozpocząć swoją praktykę? Ja polecam wszystkim zainstalować sobie stoper na telefonie i używać tego stopera. I postanowić, żeby zacząć medytować codziennie. Najlepiej zacząć od krótkiego odcinka czasu. 1 minuty, 5 minut, 10 minut, 15 minut, 20 minut. Najlepiej tak, ponieważ jak narzucicie sobie zbyt duży odcinek czasu i będziecie od razu chcieli medytować pół godziny albo godzinę, i nie dacie rady, to możecie się bardzo szybko zniechęcić. Jeżeli dacie radę od razu medytować pół godziny, to możecie zacząć. Ale jeżeli wiecie, że nie dacie rady, to zaczniecie budować swoją rutynę powoli. Poza tym, przy rozpoczęciu medytacji bardzo często są objawy uboczne. Jakie to są objawy uboczne? Przede wszystkim bardzo mocne zderzenie się ze własnym ego. Jeżeli całe twoje życie pędziłeś, nie rozmyślałeś na tematy filozoficzne, nie zagłębiałeś się w swoje bycie, w egzystencję, nie wchodziłeś na ścieżkę duchową, to zderzenie się ze swoim własnym umysłem, gdy usiądziesz samemu ze sobą i zaczniesz obserwować swój umysł, no może totalnie rozwalić twoją głowę. Dlaczego? Bo szybko dostrzeżesz to, jaki masz w głowie chaos. Jak wiele twoich myśli są oderwane od rzeczywistości, ile masz w sobie negatywizmu. Jak często projektujesz dialogi z innymi ludźmi, nawet z nimi na ten temat nie rozmawiając. Albo możesz szybko dostrzec, w jaki sposób to, o czym myślisz, wpływa na twoje zachowania. Twoje zachowania wpływają na otaczającą cię rzeczywistość. I że w zasadzie jesteś na swój sposób stwórcą tych wszystkich doświadczeń, jakie przeżyłeś przez ostatni czas. Dla niektórych jest to trudne, żeby usiąść i zacząć obserwować swój umysł. Poza tym ludzie są też dosyć niezdyscyplinowani na co dzień i ciągle coś robią kilka rzeczy naraz, ich małpi umysł jest ciągle karmiony, albo siedzą cały czas w internecie, albo w telewizji. I nagle, gdy usiądziesz samemu ze sobą, to może być to dla ciebie trudne, bo to jest tak, jakbyś zerwał z uzależnieniem ciągłego rozpraszania swojej uwagi. I to czasami wywołuje w ludziach niepokój, lęk przed samotnością albo lęk przed tym, że się zwariowało. Mogą też pojawić się inne stany świadomości, ale to dopiero później, bo trochę trzeba posiedzieć, żeby te inne stany świadomości się pojawiły. A nawet jeżeli one się pojawią, to nie są jakieś przerażające, bo to są stany jedności, to są stany samadhi, to są stany pustości doświadczenia, to są stany niedualności, to są stany zwiększonej uważności, stany zwiększonej wrażliwości. No, trochę tych stanów jest, ale ja bym się nimi nie przerażał, bo to naprawdę nie jest nic strasznego. I teraz tak, gdy już włączysz stoper i usiądziesz na tyłku, gdziekolwiek, po turecku, na krześle, gdziekolwiek, to zamknij oczy i rób tylko i wyłącznie jedną rzecz. Przez ten określony odcinek czasu obserwuj swój umysł, kompletnie do niczego się nie przywiązując i nie starając się nim kontrolować. Przez 10 minut. Po prostu usiądź, obserwuj i zostaw wszystko. Nie musisz się spinać, nie musisz uzyskiwać jakiegoś stanu, nie musisz niczego osiągać. Tylko przez określony odcinek czasu wytrzymaj, obserwując swój umysł. To, co zaobserwujesz na początku, tak jak powiedziałem wcześniej, to będzie trudne. Z czasem stanie się coraz łatwiejsze. Z czasem twój umysł będzie coraz spokojniejszy. Dostrzeżesz, że tłem
do twoich myśli, bo jak pojawiają się myśli, nie, w naszej głowie, to coś jest z tyłu, nie? Coś jakby jest tłem do tych myśli. I tym tłem do twoich myśli jest pustość doświadczenia. To jest... W buddyzmie Zen mówi się o pustości, albo o niesubstancjonalności. I to jest w zasadzie świadomość. To jest to, kim ty jesteś. Tło naszego doświadczenia. Bezczasowe tu i teraz. Bezczasowy obserwator. Jeden kosmiczny, zunifikowany wszechświat, który się z nas wszystkich śmieje, bo przecież nasze życie jest takie ciężkie, a my musimy włożyć tyle wysiłku w to, żeby się umartwiać i stresować wszystkim. Powracając do tematu. Każda taka sesja medytacji będzie coraz łatwiejsza, ale będzie ona miała też na ciebie określony wpływ. Będziesz bardziej uważny, będziesz bardziej świadomy siebie, w relacjach z ludźmi, w czasie pracy, w sposobie, w jaki się komunikujesz z innymi ludźmi, w twoich zachowaniach. Zobaczysz, że zwolnisz. Twoje zachowania będą mniej kompulsywne, mniej nastawione na natychmiastowy efekt, na to, żeby natychmiastowo coś mieć. Będziesz bardziej zrównoważony, bardziej zbalansowany, bardziej uziemiony, bardziej w tu i teraz, bardziej trzeźwy, bardziej obecny. I to ma szereg konsekwencji i wpływ na nasze życie. Pozytywny, tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy bardziej skoncentrowani, bardziej uważni, bardziej wrażliwi, jesteśmy bardziej otwarci na piękno, na doświadczenia duchowe, na refleksję, na kontemplację, mniej się boimy i możemy sobie poradzić z tym cieniem naszego życia, ale ma to również negatywne konsekwencje. Na przykład twoi znajomi, gdy usłyszą o tym, że zaczynasz medytować, mogą cię odrzucić, bo dla nich to jest jakieś dziwactwo. I na przykład mnie to spotkało i wiele innych osób też to spotkało. Może się pojawić coś takiego, że będziesz chciał kontrolować wszystkie swoje emocje. Złość, niepokój, niepewność. Wpadniesz w taki styl życia takiego duchowego perfekcjonisty. I to nie o to chodzi. Nie musisz być duchowym perfekcjonistą. Chodzi nam o ten stan uważności i obcowania ze świadomością chwili teraźniejszej. A wszystko to, co się dzieje w życiu codziennym, zostawiamy. Czyli nie próbujemy kontrolować emocji, nie próbujemy kontrolować myśli, uczuć. Po prostu obserwujemy. I ćwiczymy się w tej obserwacji. I jeszcze jedna konsekwencja, jaka może się pojawić w twoim życiu, to jest chęć wprowadzenia innych zmian. Na przykład może będziesz chciał zmienić dietę, może będziesz chciał zmienić rytm snu, może będziesz chciał zrezygnować z jakichś uzależnień, może będziesz chciał zrezygnować z czegokolwiek w twoim życiu. I to powoli zacznie samo od ciebie odpadać. Mówię, że to jest taka negatywna konsekwencja, bo czasami do ludzi przychodzi takie poczucie pustości albo bezsensowności życia, albo nihilizm bardzo często się pojawia w stanach uważności albo tej pustości. I to jest też ten czas, żeby posiedzieć samą ze sobą i zreflektować się nad swoim życiem, zastanawiając się nad tym, co ja chcę z nim zrobić. Tak świadomie już teraz, bo przez całe życie idziemy jak automaty, nie? Rodzimy się, wdrukowują nam programy w dzieciństwie, potem w szkole i wychodzimy z szeregiem programów, po prostu kopiując i naśladując wszystkich ludzi wokół nas, nie wiedząc nawet, kim jesteśmy. Tyle jesteśmy indywidualni tak naprawdę w rzeczywistości. I medytacja, czy w ogóle rozwój świadomości sam w sobie, to jest takie zderzenie się z prawdą na temat rzeczywistości, na temat świadomości i nauka obcowania z nią. Mamy teraz coraz mądrzejsze pokolenia, nie? Ja sam osobiście uważam, że ludzie generalnie przyspieszają, jeżeli chodzi o wiedzę i rozwój. Ale jeżeli chodzi o sposób formułowania w ogóle zagadnień duchowych, czy komunikację ich, tutaj potrzebne jest pewne doświadczenie. I to doświadczenie transformuje ciebie. I to doświadczenie przychodzi również do ciebie podczas medytacji. Sam osobiście uważam, że większość duchowych praktyk są praktycznie takie same. Medytacja, kontemplacja, yoga, self-inquiry są wszystko techniki do tego, żeby pozostać samym sobą w uważności i obecności. Sam osobiście przetestowałem niemalże chyba wszystkie dostępne praktyki medytacji. Pranayamy, praktyki oddechowe, zazen, vipassane, różne inne wizualizacje,
koncentrację, koanę, dużo tego było. I ze wszystkich dostępnych praktyk dla mnie najlepiej działa zazen. Zazen to jest właśnie ta praktyka, o której wam powiedziałem. Czyli siedzicie sami ze sobą, odpuszczacie kontrolę, obserwujecie umysł, zostawiacie wszystko takim, jakim jest. Bez komplikacji, ponieważ nasz umysł szybko się przyzwyczaja, ale też szybko się nudzi. Nie wiem, na ile wy jesteście otwarci. Ja na przykład mam tak, że jak sobie tworzę rutynę, czy tam angażuję się w jakąś praktykę, to lubię, żeby ta praktyka została ze mną do końca życia. Łatwo się podniecam nowymi pomysłami i nowymi ideami, ale nie chcę pozostawać ze słomianym zapałem. Dlatego wybieram te praktyki, które są w miarę proste, które pomogą mi być ze mną do końca życia. Jakby coś było zbyt skomplikowane, to pewnie samo by... Albo bym to zmienił, żeby było prostsze, albo samo by ode mnie odeszło. I też zależy mi na tym, żeby móc to robić w miarę regularnie. Czyli powiedzmy codziennie. W takim czasie i w takiej pozycji, w takim miejscu, w jakim mogę sobie na to pozwolić. Bo najważniejsze jest to, żeby ta praktyka medytacji była przez was wykonywana. A jeżeli na przykład praktyka, którą wybierzecie, będzie zbyt trudna, albo zbyt ciężko wam się będzie za nią zabrać, to trzeba sobie tak ułożyć życie, żeby było to dużo prostsze. Na przykład ja lubię medytować z rana, bo lubię mieć medytację odhaczoną jako pierwszy nawyk i zaczynam ze spokojem nowy dzień. Potem jeżeli chciałbym na przykład medytować gdzieś po południu, to trudniej jest mi znaleźć na to czas, bo po południu jest zazwyczaj już wypchane aktywnościami takimi produktywnymi. Może to być dla was wieczór, może przed pracą, może po pracy. Tak musicie sobie to ułożyć, żebyście mieli na to czas. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o praktykę. Nagrałem całą masę materiałów na ten temat. Możecie znaleźć w internecie całą masę informacji, prowadzonych medytacji, prowadzonych wizualizacji, różnych filozofii. Jest tego cała masa. I to, co chciałbym wam jeszcze przekazać, do czego medytacja tak sama w sobie w istocie służy, to medytacja jest narzędziem do tego, żeby kultywować, czyli tak jakby chcieć, mieć ciągle otwarty umysł. I nic poza tym. Tam różne rzeczy się zadziewają i mogą się pojawić inne stany świadomości, ale to nie jest cel sam w sobie. Celem jest utrzymywanie uważnego, obecnego, trzeźwego, klarownego, bezwarunkowo otwartego umysłu. Jak to już w sobie wyćwiczycie i złapiecie, o co tutaj chodzi, to łatwość nawiązywania kontaktu z waszą obecnością, chwilą obecną, z teraźniejszością, ze świadomością będzie wzrastać z dnia na dzień. Do takiego stanu, w którym uzyskacie doświadczenie niedualne, tak, czy tak zwane oświecenie, no i nie będziecie mieli wątpliwości co do rozpoznania duchowości w życiu codziennym. I tego wam wszystkim bardzo serdecznie życzę. Ja na imię Damiano, dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za to, że poświęciliście swój czas i obejrzeliście to nagranie. Mam nadzieję, że wniosło ono dużą wartość do waszego życia. Dajcie dla mnie łapy w górę. Zostawcie swoje przemyślunki, zostawcie swoje komentarze. Zapraszam was na grupę na Facebooku, wszyscy jesteśmy świadomością. Na Instagram zapraszam was na prywatne konsultacje, jeżeli chcecie wesprzeć projekt, na dole są linki, także możecie wyrazić swoją miłość w ten sposób. Damian, ale jesteś materialistą. This is how it's made out of love. Wiecie, bo Alan Watts kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że te wszystkie prowadzone medytacje czy satsangi, nie? To jest tak, jakby ktoś sprzedawał wam wasz własny czas. Czujcie ten motyw? Wiecie, ja tam nic nie mam do kwestii kasy w duchowości, bo ja wiem, że ludzie muszą na czymś zarabiać i tak jakoś trzeba przekazywać tę wiedzę czy mądrość, nie? Ale nieraz jak słyszę to takie różne anegdotki na temat kasy i w ogóle w duchowości, to sobie je zapisuję gdzieś w pamięci, bo z tego potem powstają fajne żarty. Wiecie o co chodzi. Buźka.